Rejczak. Moim Państwa gościem dzisiaj jest Michał Handziak, wykonawca Disco Polo, lider formacji Crystal Key. Witam Cię, Michale, w naszym witam, studiu. Witam. Pozwól, że będziemy mówić sobie na Ty, chyba ułatwi nam to tak, nie ma problemu. Rozmowę. Super. Powiedz mi, bo Ty grasz Disco Polo. Od jak dawna wykonujesz tę muzykę? No, początki to były 15 maja 2011 rok, tam trochę się... Na początku się wiersze pisało, tam trochę jakieś takie nierymowanki, potem zaczęło się jakieś tam piosenki układać. I to z tego się tak przerodziło? No, tak z jakoś wyszło, no. Aha, a powiedz mi, czyli zaczęło się od tych wszystkich rymowanek, od 2011 rok, czy już 4 lata wykonujesz tę muzykę. Powiedz mi, czemu akurat wybrałeś Disco Polo? Umówmy się, to nie jest, to jest popularne, ale nie jest jakby zaszczytne wykonywanie Disco Polo. W sensie, no troszeczkę się to wiąże jednak z jakimś obciachem, ale o czym jeszcze powiemy później, pogadamy, ale powiedz właśnie, dlaczego akurat Disco Polo? No to jest muzyka łatwa, prosta i przyjemna. I do tańca, i do różańca, jak to się mówi, nie? Możesz i po pijaku, i po pianemu potańczyć przy niej. A powiedz mi właśnie, bo tutaj właśnie to Disco Polo, bo mówimy właśnie o tym, że to jest taka troszeczkę obciachowa. Ale teraz słychać coraz więcej właśnie, nawet w jakichś takich słynnych klubach, coraz więcej jakichś zespołów disco występuje. Wraca moda na Disco Polo, twoim zdaniem? No tak, no to dzięki też zespołowi Weekend, Radkowi Liszewskiemu. Bo gdyby nie on, to ta muzyka by dalej była tak szanowana, tak średnio. To dzięki niemu za utwór. To jest ten, co wykonał Ona Tańczy, to jest tak, ten, tak? Tak, dokładnie. To jest właśnie ten Radek Liszewski z Weekendu. I to jest twoim zdaniem przez on jakby przywrócił? No tak, no bo on tak począł z tą muzyką Disco Polo, położył taką piosenkę jak na 6-7-latka melodię, a tekst jakby pisał 13-latek, no ale przyjęło się. Jest miliony wyświetleń na Facebooku i klipa, i utworu. Jest pobieranie paręnaście tysięcy. No to czyli jest. I się wybił sam na tym w ogóle. Ale on też już ten motyw, ta piosenka już została tak mocno wyeksploatowana, że ludzie chyba mają mimo wszystko już dość. No jak jest grana w radiu, na jakichś portalach Disco Polo, czy co, to no, nie dziwię się. A powiedz mi, czy twoim zdaniem, bo kiedyś to było mega obciach przyznać się do słuchania Disco Polo, dalej to dalej jest to wstydliwe przyznanie się do Disco Polo, czy teraz już jest odwrotnie, czy można być dumnym? Szczerze powiem Ci, zależy, bo ci z miasta, na przykład śmieją się z osób mieszkających na wsi, że słuchają Disco Polo, ale to nie jest śmiech moim zdaniem. Disco Polo to jest sobie, to ma w sobie to coś, tą moc, no, ma jakiś tam przekaz. Nie będę się mówił, że muzyka jest ta łatwa, prosta i przyjemna, ale to ma przekaz. Zależy też od twórcy, co, jak on to napisze, bo jeden napisze to w rymowance, a drugi napisze to bardziej życiowo, czyli jakieś tam swoją opowieść historii. Ja osobiście też tworzę muzykę swoją własną, mimo że nie wydaję, no czasem tam wydam, ale ja piszę też na postaci historii, ja nie piszę jakichś tam rymowanek, poszła Ola do przedszkola i coś tam. Ja po prostu piszę historię, opowieść, od początku jak to się zaczęło i po koniec. A to może lepiej by było właśnie, czym akurat Disco Polo? Myślę, że to jest akurat dobra muzyka do przekazywania właśnie takich opowieści? No tak, no. Moim zdaniem nawet niektórzy discopolowcy zaczęli przekazywać po prostu swoje odczucia, podobnie jak raperzy, nie? Ale że... A tu odważnie poszedł. Ale discopolowcy też już trochę się są bardziej tacy odważni i tworzą właśnie coś w postaci takiej historii. To niektórzy tak zmądrzeli. Już tak nie tworzy się na jedno kopyto wszystko. Czyli nie ma już malteczek, kropeczek? No nie. Jedyne, co się dobre zespoły trzymają, to jest Accent Boys. Ale oni są już nieśmiertelni, moim zdaniem. Boysi to... No Boys tak. Teraz After Party ma dość nawet fajne piosenki. Naprawdę, podoba mi się, teraz nową piosenkę wypuścił. Ale oni właśnie, ten zespół After Party, on ostatnio w ogóle był w Legnicy na tym festiwalu Disco dokładnie, Polo, on był główną gwiazdą. Dokładnie. To są ci, co śpiewają Bananowa Agnieszka, prawda? Tak, teraz puścili Zjemcie na śniadanie, nowość, bardzo fajna piosenka, taka rytmiczna. Właśnie chodzi o to, ja sobie przysłuchiwałem te melodie i one faktycznie wpadają w ucho, ale ja mam wrażenie, że oni to robią tak prześmiewczo. Czyli na jedno kopyto. Ale nie, że robią tak prześmiewczo, że oni się śmieją z tej własnej muzyki, że to... Te teksty są naprawdę tak mało poważne i są tak śmieszne, że trudno to w ogóle w jakieś kryteria złapać, wiesz, o co mi chodzi. Ale wiesz, to chodzi też o to, żeby też tekst łatwo wpadł w ucho, tak? No to nie da melodia się... też. Nie da się... Żeby porwało tłum do tańca, tak?
No bo tak, no bo jak melodia jest za poważna, tekst jest taki bardzo poważny, to wiadomo, człowiek nie będzie przy tym tańczył i balował. No faktem, po alkoholu się najbardziej tańczy, no, ale... Właśnie disco polo to jest chyba taka muzyka, która sprzyja alkoholowi, bo najwięcej się chyba ludzi bawi zawsze, bo disco polo to jest taka muzyka biesiadowa, tak jak mówiłeś, nie? Biesiada i disco taneczne, to są dwa rodzaje muzyki. No, ale właśnie, ale też króluje na weselach, umówmy się, dokładnie. Najczęściej właśnie tak. Na weselach puszczane jest disco polo i właśnie ostatnio właśnie miałem taki sezon weselny, mnóstwo wesel pod rząd i leciały te najnowsze hity, bo leciały te właśnie stare, ale też ten, jak mówisz, afterparty. Też te afterparty. I Mik pewnie też. Możliwe, Słodka możliwe. Słodka wariatka i te podobne sprawy. No właśnie, te, czyli jednak już, bo zawsze to było tak, że się wracało do tych starych hitów. Tak. Ale teraz już jakby poszła ta fala na nowe i mam wrażenie, że te nowości powoli no, zastępują te klasyki. Myślisz, że one też, całkiem wyprą? Niektóre się też przejadają po prostu, tak jak powiedziałeś na początku, że przejadł po prostu tej muzyki, na przykład ten Weekend, ona należy dla mnie. No z czasem to wiadomo, to się staje nudne i zespół zawsze stara się coś nowego ułożyć. Na przykład After Party, to on co 3 miesiące praktycznie wydaje nowy utwór, jak zauważyłem. Szybko, mają tempo chłopaki. A powiedz mi... Co 3 tygodnie zależy, jak tam mają czas, bo też mają koncertów. Oni mają cały grafik od stycznia aż po grudzień zapełniony. Mają dobrego menadżera. Nie pamiętam, jak się tam nazywał, ale mają dobrego menadżera. Dobra, a powiedz mi jeszcze, bo właśnie disco polo, tak jak mówiliśmy, już powoli jakby wraca ta moda na disco, no tak jak mówię, za sprawą tych świeżych zespołów. No one wniosły trochę świeży powiew powietrza, no bo mówmy się, nie dość, że te teledyski, jak oglądam sobie na YouTubie, one są dobrze nakręcone, z jakimś tam pomysłem, jakąś tam historię opowiadają, no mniej poważną, czy też bardziej, to już jest kwestia danego utworu, ale generalnie dobrze jest to wykonane. Mam wrażenie, zawsze się disco polo kojarzyło trochę z chałturą taką. No z takim... No a teraz mam wrażenie, że te... że to jest bardziej profesjonalne, że ten model muzyki, ten typ muzyki uległ profesjonalizacji. Też ci się tak wydaje, że tak no może tak, być? Tak, od teledysku to zależy, jaki reżyser jest w tej muzyce dany. I on po prostu, no każda firma, załóżmy firma jakaś tam do kręcenia teledysków, to oni starają się to ułożyć tak, żeby to było troszkę podlegające pod muzykę. Ale nie. Powiedz mi właśnie, może to wynika ta profesjonalizacja z tego, że właśnie ta moda wróciła i ci wykonawcy mają więcej po prostu pieniędzy. Może to też na to, pieniądze na to swoje wychodzi. Dają, tak? I też. To z drugą już jakby stroną, ale powiedz mi, bo właśnie tak mówimy o tym, że disco polo wraca. Co twoim zdaniem jest w tej muzyce, że ona się cieszy taką popularnością? Jak dla mnie to łatwa melodia, że to wpada w ucho szybko dosyć. I to jest twoje... Pierwsze akordy muzyki to już potrafią naprawdę poruszyć do tańca. Jakaś trąbka, basik z akcem, coś takiego dobrego, to wchodzi do ucha i łatwo się to przyjemnie słucha melodii. A to, aha, okej. Okay. A powiedz mi, twoim zdaniem ta muzyka ma jeszcze jakiś inny potencjał niż taka potańcowa? Że takie do potańcówek jest coś, myślisz, że to się może przekształcić coś innego? Już tak jak już rozmawiamy o takiej przyszłości? No możliwe, że tak. Jak niektórzy już tworzą takie opowieści ogólnie, opowiadają jakieś tam historie. Często to miłosne, bo wiadomo, o miłości się najlepiej pisze. Ja sam mam kilka nutek właśnie w postaci miłosnej tam o dziewczynie, takie tam różnych rzeczach. No ale no, mam nadzieję, że tak, że po prostu jest przyszłość do tego. Czyli można, twoją oczywiście muzykę można gdzieś tam w internecie jeszcze znaleźć, tak? Tak, tam na mojej stronie internetowej. No to w porządku, to zachęcamy oczywiście was wszystkich do odwiedzenia, też się zobaczysz. YouTube, fanpage jest na YouTube. Tak, zerkniemy, co tam wykonujesz, a powiedz mi jeszcze, jakie masz plany na przyszłość w związku z tą muzyką? No bo ty ją wykonujesz od paru lat, wiążesz z tym jakąś przyszłość? No takie, to jest moje hobby praktycznie, ja z tą muzyką bawię też trochę, nie? Nie biorę sam trochę sobie na poważnie, ale też się nie bawię trochę. Tam sobie nutki jakieś układam, rytm sobie wystykuję. No staram się po prostu jakoś to robić. Ewentualnie tam się jakieś producentów radzę, to oni mi tam powiedzą, że w tekście coś nie ten, czy muzyka taka nie ten. Mi przeważnie układają producenci muzykę, jak poproszę. I nawet da się na ugodę, na partnerstwo, czy na co. Ugadzać się da, że nie muszę płacić tam
wiesz, takich wysokich pieniędzy za rącz, tylko mam zawsze jakiś tam upust. No to fajnie. To super. To ja ci życzę w ogóle powodzenia w tej branży i mam nadzieję, że nakręcisz jakiś może taki hit mianem pokroju afterparty, Bananowa Agnieszka czy coś takiego. Niebawem będzie nutka taka typowo klubowa, taka już łatwa muzyka, dość przyjemna. Robił mi też producent taki fajny, Paweł Stelmach. Okej, okay, dobra, w takim razie zapraszamy i czekamy. My musimy już kończyć, bo czas nam dobiegł. Moim Państwa gościem był Michał Handziak, lider formacji Crystal Key, wykonawca Disco Polo. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do widzenia.